1 września 2014 roku Kasia zamiast iść z siostrą bliźniaczką do pierwszej klasy, rozpoczęła leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej. Przeszła 9 bloków chemii, oczywiście z powikłaniami i opóźnieniami, następnie naświetlania i chemię podtrzymującą. Po 2 latach wróciła do szkoły, niestety tylko na kilka miesięcy, ponieważ po kilku miesiącach choroba wróciła i rozpoczęliśmy leczenie wznowy. Po 2 bloku chemii niestety dostała sepsy, trafiła na ojom, 3 tygodnie była nieprzytomna. Ostatecznie uratował Kasię przeszczep szpiku od osoby niespokrewnionej, po którym też miała powikłania, przede wszystkim martwicę jałową głowy kości udowej. Przez 1,5 roku chodziła o kulach, a w tej chwili jest na wakacjach. Chodzi, biega, jeździ na rowerze. Kamil zachorował w wieku 6 lat. 6 lat temu trafiliśmy do szpitala. Po miesiącu badań okazało się, że jego szpik jest tak słaby i zdiagnozowano nam ciężką postać anemii aplastycznej. Przetoczenia krwi mieliśmy praktycznie 3-4 w tygodniu. Przeszliśmy 1,5 roku leczenia farmakologicznego. Dało ono efekt taki połowiczny, na tyle, że mógł dalej funkcjonować. Niestety po 2 miesiącach okazało się, że znów szpik przestał pracować. Mieliśmy nawrót choroby. Jedynym warunkiem okazał się przeszczep szpiku. Na szczęście znalazł się dawca niespokrewniony, zgodny w 10 na 10. Trafiliśmy do Wrocławia, do kliniki przeszczepów. Przeszliśmy przeszczep. Po drodze jeszcze później choroba dopadła Kamila, choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi, miał graft skórny dość długo, ale tu fizycznie już jest wszystko dobrze. Jesteśmy dobrej myśli, biega szczęśliwie, wyniki dobre i mamy nadzieję, że będzie dobrze już. Taś zachorował, jak miał 4 latka. Zdiagnozowano u niego ostrą białaczkę limfoblastyczną. Zachorował nagle, w ogóle jego objawy nie wskazywały na tak ciężką chorobę. Przeszedł cały protokół chemioterapii zalecany przy tej chorobie. Fizycznie bardzo źle znosił chemioterapię. Właściwie po każdym cyklu chemii te powikłania były coraz poważniejsze i coraz gorsze. Ale bardzo dobrze znosił tą chemioterapię psychicznie. I myślę, że właśnie to też bardzo mnie jako rodzicowi pomogło znieść ten czas. Teraz jesteśmy już po leczeniu i za miesiąc kończymy już 5 rok remisji i mamy nadzieję już na pozytywne i zdrowe życie. Ja z pierwszego dnia pamiętam tylko taką sytuację, bo byliśmy dzień przed biopsją szpiku. Mówię, o, te dzieci są takie biedne, a my tu tylko na chwilę. Byliśmy na świetlicy i bawiliśmy się z innymi dziećmi. My tu tylko na chwilę. No i chwila troszkę się przedłużyła. Ja jestem typem zadaniowca.
Więc pierwszego dnia po biopsji szpiku od razu pojechałem z badaniami do Wrocławia, żeby wcześniej dostać wyniki, bo to było przed weekendem. Natomiast moja żona została z problemem niejako sama. Niejako dlatego, że natychmiast pomogła jej koleżanka z sali, nowo poznana matka innego dziecka z białaczką, która jej przedstawiła wszystko, co się będzie działo, co nas czeka. I tak naprawdę to wsparcie rodzicielskie, wzajemne, myślę, na tym oddziale jest najważniejsze. Trafiliśmy raz na diabetologię, ponieważ nie było sal na onkologii. Diabetologia to jest sąsiedni oddział i tam mieliśmy podaną chemię. Po chemii trzeba było jeszcze poczekać. I właśnie po krótkim czasie Kasia stwierdziła: tato, chodźmy na nasz oddział, bo tu jest tak smutno. I rzeczywiście na tym oddziale, mimo że no, dużo bólu i cierpienia dzieci znosiły, to tak naprawdę bardzo często było wesoło i dzieci na swój sposób lubiły tam być. Oczywiście w miarę możliwości my, rodzice, sami też organizowaliśmy różne rzeczy po prostu na tym małym korytarzu. Chłopcy, którzy mogli już wstawać, to nawet ci, którzy biegali z kroplówkami, to mieliśmy takie miękkie piłki, w które graliśmy i były rozgrywane mecze. I może dla zdrowych dzieci nie jest to żadną atrakcją, ale oni się cieszyli, że mogą za jakąś piłką pobiegać. Jakieś takie chowanego ciepło, zimno i też te zabawki po prostu chowaliśmy i dzieci je znajdywały. No i to wsparcie rodziców właśnie do u nas na oddziale, też ta kuchnia, to było takie miejsce, gdzie rodzice się spotykali na wspólną kawę, czy robili dzieciom tosty, naleśniki i inne rzeczy, bo to przy sterydach są te zachciewajki. Trzeba znaleźć taki sposób dla dziecka, żeby mógł zapomnieć. U nas na przykład były książki. Jak Kamil nie miał siły czytać po przeszczepie, półtora miesiąca, jak żyliśmy w izolatce, to ja jako audiobook jechałam, czytałam mu cały czas książki. Kolega obok uwielbiał grać, ale był tak słaby po przeszczepie, że tata mu znalazł grę, w którym jednym palcem mógł klikać. No on leżał ledwo, ale cieszył się, że jakieś rybiniki ma jednym paluszkiem. Trzeba się zagłębić w to, co dziecko lubi i dać mu to maksymalnie, tak żeby mógł zapomnieć. Na początku, jak tam byłam w tym szpitalu, nie wyobrażałam sobie, że się człowiek pozbędzie tego strachu. A teraz wiem, że jednak można zapomnieć, żyjąc dalej. Bo wcześniej, jak byłam w szpitalu, mówię, nie, no do końca życia się człowiek będzie bał, tak, będzie tak, już w takim stresie żył. Ale potem, po tych 6 latach, jak zaczęliśmy, 3 miesiące temu skończyliśmy tak jakby leczenie, odstawiliśmy te najważniejsze leki, ja coraz bardziej się łapię na tym, że są dni, gdzie ja zapominam. Wiadomo, jedzie się na kontrolę, znowu tak, jest, tak, do ustawienia. Ale jednak da się zapomnieć o tym sprawie. Myślę, że to leczenie może dać rodzinie taką myśl, że trzeba czas poświęcać dla siebie, bo tego czasu może kiedyś braknąć. Trzeba mieć czas dla dzieci, trzeba mieć czas na rzeczy, które nam dorosłym czasem wydają się nie najważniejsze. Poza tym też dzieci, które przechodzą tą ciężką chorobę, które przebywają ze sobą na oddziale, one też stają się na swój sposób takie doroślejsze, mądrzejsze, mogę powiedzieć nawet lepsze. Mówię to po doświadczeniu Małgosi, która kiedy poznała kolegów, koleżanki Kasi z oddziału, sama powiedziała, że te dzieci są lepsze, fajniejsze. Zresztą no, do dzisiaj jej najlepszą przyjaciółką jest właśnie koleżanka Kasi, czyli Pola. Wilgardium Leviosa!